jest lornetą. Może znajdziesz coś przydatnego. Jak stoimy z czasem? Chyba niezbyt dobrze. Rozwalimy go i wydostaniemy się z miasta łodzią. Przeklęty czołg włazi nam w drogę. Obejrzyjmy to sobie z góry. Może tamten budynek? Najpierw musimy oczyścić teren.
broń Pepa! Tylny pancerz jest najcieńszy! Trzeba w tył celować! Tylny pancerz jest najcieńszy! Trzeba w tył celować! Wrecker! Weź go załatw! Dobra robota. Teraz nad wodę. Pora się stąd wynosić. Czysto! Jak stoimy z czasem? Marnie! Musimy zaiwaniać! Już! Port jest tu niedaleko! Idziemy! Trzeba zorganizować łódź! Hej! Mamy tu cywilną! Pomóżcie! Co on mówi? Chyba nam pomogą. Tak, w porządku? Tak, spoko. Forteca, tu grała 4, zgłoś się. Płyniemy cywilną łodzią, odbiór. Tu forteca, pośpieszcie się. Rekordów prędkości ta łajba nie bije, odbiór. Tu forteca, jesteście pod ostrzałem? Powtarzam, jesteście pod ostrzałem? Melduj się, grabarze. Musimy zabrać ich stąd, bezpieczne miejsce. Forteca, tu grabarze, zwoń! Nie działa. Tyle tych łodzi. Tylu uchodźców są tu bezbronni. Płyńcie za nami! Płyńcie! Pomożemy wam! A już! Musimy im pomóc, Pat. Płyńcie na Walkirię, tam będziecie bezpieczni! Co to, oszalałeś, Irish? Więc przeciwnie, Pat. Płyńcie! Za nami! Pomożemy wam! Szybko! Szybko! Forteca, tu grabarze! Zgłoście się! Forteca, tu grabarze! Odbiór! Tylko krótko, proszę. Robimy, co możemy, ale bardzo wielu uchodźców potrzebuje pomocy. Wiemy mniej więcej, ilu weszło na pokład? Ponad 350. Dokładną liczbę przekażę wkrótce. Czy to wszystko? Tak jest. A co z moją prośbą o przydział ludzi? Musicie radzić sobie z tym, co macie. Otrzymacie pomoc z Tytana, jak się z nim spotkamy. Rozumiem. Aha, kapitanie, wiem, że część załogi była przeciwna wzięciu na pokład uchodźców, ale ja popieram tę decyzję. Dziękuję, porucznik.
Rek! Ale się rzucałeś, kurde, stary. Zły sen? Zostało jeszcze chyba 10 minut. Dwie godziny snu prawie z głowy. Dziwię się, że w ogóle możesz spać po tym, co się stało. Duszno tu jak w kotłowni. Na tym cholernym statku można się po prostu udusić. A, no tak, wpadł do ciebie Irish. Chyba nie chciał cię budzić. Mówię ci, stary, śpi ile się da, póki możesz. Czym się rekrę? Jak uderzył im. Nigdy ich nie wyłączali. A co, ktoś zgubił jakieś kluczyki? Coś? Nie, nic nie widać, ale gdzieś niedaleko musi być ląd. Ci omewy, tak? No wiesz, możemy nawigować jak za dawnej czasu. Garrison wyciągnął swoje stare mapy? Zaczynajcie do roboty. Są nieprzestający mandaryński, proszeni są zgłaszali się do dowodu. No dobra, atak EMP narobił na mnie złego pasztetu. Sierżancie, czeka nas długi dzień. Trevor? Zejdziesz z ekipą na L4, tam gdzie są prądnice. Hydraulika stanęła. Trzeba sprawdzić główny dosył tutaj i przyjrzeć się odpływom. Jasne? Najpierw trzeba będzie uruchomić klimatyzację i filtrowanie. Ej, Reker, weź załóż Irishowi jakąś smycz. Sprowadziliście nam na pokład całe zasrane miasto. Kupę ludzi, do których nie powinniśmy się nawet zbliżać. To wrogowie. Izba chorych jest tam. Przed chwilą jej mąż zaczął mówić. Ale może być z nim gorzej, niż myśleliśmy. Chwila, nie może tam pani wejść. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Wpuśćcie mnie. Kto tu w ogóle dowodzi? Proszę się odsunąć, proszę pani. Ona jest z nami. Wpuśćcie ją, żołnierze. Zróbcie mu tomografię. Może mieć krwotok mózgowy. Nie mamy jak. Prawie cały sprzęt uszkodził impuls elektromagnetyczny. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża. Spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Każda pomoc się przyda. Nieprzytomny, marnie. Irish cię szukam. Jest na dolnym pokładzie pojazdowym. Już się pogodziliście? Jeśli Chang zechce, może w nas uderzyć i pozwać na to, zanim się w ogóle obejrzymy. Mam nadzieję, że jednak nie jest tak źle. Spotkanie z Titanem wiele wyjaśni. Uwaga! Zespół obsługi technicznej prosi o niezwłoczne przekazanie wszelkich działających urządzeń elektronicznych odpowiednim służbom. Thank you.
Irish to spoko gość, ale ciągle pakuje nas w kłopoty. Sami, może mu coś powiedzieć? No bo z jednej strony żołnierz nie powinien podejmować decyzji za dowódcę. To źle wpływa na dyscyplinę. Z drugiej, w sumie nie taka rzecz, nie? Wiem jedno. To ty powinieneś wtedy decydować, nie Irish. Hej, Irish! Pa! Hej, jak tam? Ma, złap. ...396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Hej. No co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie? Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Wrecker teraz dowodzi. Ale powiedz, pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed garnizonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódcy. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieścił 400 uchodźców. Garnizon się wkurzy? Trudno. My postąpimy z ugłośnią. プレイステーション。